Dzień dobry, witajcie w dzisiejszym Słowie na Dobry Dzień. Dzisiaj chciałbym zaprosić Was do rozważenia 7 rozdziału Ewangelii Marka od 31 wersetu, gdzie czytamy o tym, jak Jezus uzdrowił człowieka niemego i głuchego. Ale zacznijmy ten fragment od przeczytania go. I znów opuścił okolice Tyru i przyszedł przez Sydon, środkiem Dekapolis nad Jezioro Galilejskie. I oto przyprowadzili im głuchoniemego z prośbą, aby położył na niego rękę. On zaś wziął go na stronę, z dala od tłumu, włożył swoje palce w jego uszy, splunął i dotknął jego języka. Po czym spojrzał w niebo, westchnął i powiedział do niego: Efata, to znaczy otwórz się. I natychmiast otworzyły się jego uszy, rozwiązały się więzy jego języka i zaczął poprawnie mówić. Wtedy z naciskiem nakazywał im milczenie w tej sprawie, ale im bardziej im nakazywał, tym szerzej oni to rozgłaszali. Nie mogli przy tym wyjść z podziwu. Mówili: sprawia, że wszystko zmienia się na dobre. Nawet głuchym przywraca słuch, a niemym mowę. W tym fragmencie widzimy kilka takich ważnych rzeczy dla naszego życia. Po pierwsze, widzimy, że Pan Jezus nigdy nie działał w jakimś takim schemacie, nigdy nie uzdrawiał tak samo. Za każdym razem sposób swojego uzdrowienia dostosowywał do człowieka, którego to dotyczyło. Druga rzecz, którą widzimy, to to, że ważna jest modlitwa wstawiennicza. Tutaj mamy osoby, które wstawiły się za tym człowiekiem przed Jezusem. A więc my też powinniśmy pamiętać o tym, żeby wstawiać się w modlitwach za chorymi, za tymi, którzy potrzebują naszej modlitwy, którzy potrzebują takiego wstawiennictwa, więc nie zaniedbujmy tego wstawiennictwa w swoim codziennym życiu i w swoich zborach, w swoich kościołach. I trzecia rzecz, którą zauważyłem i która też dała mi do myślenia, to to, że Jezus wziął tego człowieka na osobność, z dala od tłumu i dokonał tego uzdrowienia. Włożył palec w jego uszy, splunął, dotknął jego języka, po czym spojrzał w niebo, westchnął i powiedział do niego: Efata, to znaczy otwórz się. Myślę sobie o tym, że ważna jest też społeczność z Bogiem. Poza tą społecznością, którą mamy w kościele, poza społecznością, którą mamy na grupie domowej, ważne jest to, żebyśmy mieli społeczność z Jezusem na osobności, sam na sam. Bo wtedy Jezus, kiedy będzie nas dotykał, będzie nas przemieniał, będziemy otwierać się na to, co Jezus do nas mówi w naszej komorze. Ważna jest właśnie ta modlitwa w komorze. Ważny jest ten czas w komorze, żeby Jezus mógł dotknąć tego, co chore u nas, tego, co słabe, tego, co w niemocy, abyśmy mogli się otworzyć na to, co Jezus do nas mówi poprzez swoje słowo. Dlatego też pamiętajmy o modlitwie wstawienniczej, pamiętajmy o tym, że Jezus nie działa w schematach i nie działa ciągle tak samo. Uzdrawia w różny sposób, dostosowując to do danej potrzeby. I trzecia rzecz, miejmy społeczność w komorze z Jezusem Chrystusem. Otwierajmy się na to, co Bóg do nas mówi w komorze, sam na sam z Jezusem Chrystusem. Radości w Panu, pozdrawiam, do zobaczenia jutro, jeżeli Pan Bóg pozwoli.